Tajemnicze zniknięcie ziobro choroba czy ucieczka? A jak się boją konstytucji? <noise> Dziękuję bardzo, panie ministrze. W mrocznych zakamarkach polskiej sceny politycznej, gdzie władza splata się z tajemnicą, rozgrywa się dramat godny największych thrillerów. Centralną postacią tej opowieści jest Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, którego nagłe zniknięcie z życia publicznego wywołało lawinę spekulacji i teorii spiskowych. Czy Ziobro, znany ze swojej nieugiętej postawy i kontrowersyjnych decyzji, stał się ofiarą własnej gry politycznej, czy też może kryje się za tym coś znacznie mroczniejszego? Niedawno Ziobro nagle zniknął z życia publicznego. Spekulacje na temat jego stanu zdrowia i możliwego wyjazdu za granicę zalały media społecznościowe i korytarze władzy. Czy możliwe jest, że człowiek, który tak mocno wpłynął na kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, mógł po prostu zniknąć bez śladu? Ziobro, znany ze swojej, jego zdaniem, bezkompromisowej walki z przestępczością i reform w wymiarze sprawiedliwości, stał się postacią, która budzi skrajne emocje. Jedni mają go za bohatera, inni za antybohatera. Zniszczył wymiar sprawiedliwości, który działa dziś dwa razy wolniej. Przez niego polscy przedsiębiorcy i pracownicy nie mają środków z KPO. Obraża sędziów, którzy ciężko pracują i zasługują na szacunek. Osłabia pozycję Polski w Unii Europejskiej. Upolitycznił prokuraturę, łamiąc zasady konstytucji i państwa prawa. Ślubował sobie samemu i przerobił porządek prawny na własny obraz i własne podobieństwo. Wreszcie upatruje wrogów wszędzie. Nawet wśród nieletnich nie wierzy w nic poza drakońskimi karami i aparatem władzy. Jego nagłe zniknięcie podsyca teorie mówiące o możliwych politycznych rozgrywkach, a nawet o ucieczce przed odpowiedzialnością za kontrowersyjne decyzje podjęte podczas sprawowania urzędu. Plotki o ciężkiej chorobie, tajemniczych misjach za granicą i możliwym ukrywaniu się przed nową władzą dodają tylko pikanterii tej historii. Czy Ziobro rzeczywiście zmaga się z poważną chorobą? Czy jest to jedynie zasłona dymna, mająca odwrócić uwagę od prawdziwych problemów? W tle tej opowieści pojawiają się również doniesienia o planach ucieczki niektórych polityków przed wymiarem sprawiedliwości, szukając schronienia w łonie Parlamentu Europejskiego. Czy Ziobro jest jednym z nich? Czy jego zniknięcie ma związek z obawami przed przyszłymi procesami i rozliczeniami? Na was! Wątek zdrowia Zbigniewa Ziobro dodaje kolejnej warstwy tajemniczości do tej już skomplikowanej historii. Doniesienia o jego ciężkiej chorobie, które zaczęły pojawiać się niemal równocześnie z jego zniknięciem z życia publicznego, wywołały fale spekulacji i domysłów. Czy rzeczywiście Ziobro zmaga się z poważną dolegliwością, która zmusiła go do wycofania się z życia politycznego? Czy też jest to strategiczny ruch mający na celu odwrócenie uwagi od innych? Bardziej kontrowersyjnych kwestii. Z jednej strony, informacje o chorobie nowotworowej, z jaką miałby się zmagać Ziobro, rzucają nowe światło na jego ostatnie publiczne wystąpienia. Zmiany w jego wyglądzie, chrypka w głosie, która zaczęła być coraz bardziej zauważalna. Panie Marszałku, <laughs> Wysoka Izbo. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem. wszcząśnięty. <laughs> I to jest nasza siła! Czy te symptomy były wczesnymi znakami poważnej choroby? Jeśli tak, to czy Ziobro był świadomy swojego stanu zdrowia już wtedy, kiedy jeszcze aktywnie uczestniczył w życiu politycznym? Czy też diagnoza przyszła nagle i zmusiła go do natychmiastowego wycofania się? Z drugiej strony, brak bezpośredniej komunikacji ze strony samego Ziobro oraz do niedawna brak oficjalnych oświadczeń od jego najbliższego otoczenia tylko potęguje wątpliwości co do prawdziwego stanu rzeczy. W dzisiejszych czasach. Kiedy informacja przekazywana jest niemal w czasie rzeczywistym, takie milczenie wydaje się być nie tylko niezwykłe, ale wręcz podejrzane. Czy możliwe jest, że informacje o chorobie są celowo przekazywane w sposób fragmentaryczny, aby utrzymać publiczność w niepewności i odciągnąć uwagę od innych potencjalnie szkodzących ziobrze tematów? Jest granica bezczelności, naprawdę. Dodatkowo, w kontekście zdrowia ziobry, pojawia się kwestia empatii i ludzkiego wymiaru polityki. Choroba, zwłaszcza tak poważna jak nowotwór, zawsze budzi współczucie i skłania do refleksji nad kruchością życia. Czy w obliczu takich informacji, krytycy byłego ministra sprawiedliwości oraz jego polityczni przeciwnicy. Zbignie w ziobro. Człowiek, który nigdy nie powinien był zostać ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Mogą złagodzić swoje stanowisko i spojrzeć na niego przez pryzmat wspólnego człowieczeństwa, a nie tylko politycznych podziałów? Ostatecznie, jeśli doniesienia o chorobie ziobro okażą się prawdziwe, stawia to przed nim zupełnie nowe wyzwania. Walka z chorobą wymaga siły, odwagi i wsparcia, nie tylko ze strony rodziny i przyjaciół, ale także od tych, z którymi dzielił polityczne areny. Czy w obliczu takiej próby ziobro znajdzie w sobie siłę, by stawić czoła nie tylko swoim przeciwnikom politycznym, ale przede wszystkim własnej chorobie, a może jego zniknięcie? jest pierwszym krokiem w długiej i trudnej drodze do odzyskania zdrowia, drodze, którą musi przejść z dala od blasku reflektorów i ciągłej presji życia publicznego. I dzisiaj Donald Tusk i Bronisław Komorowski idą drogą bliską Moskwy, idą drogą zmierzającą ku ograniczeniu wolności. I dziś tu jesteśmy, po to by domagać się prawdy. Jesteśmy, bo dziś w Polsce. Usiłuje się zagłuszyć ludzi, którzy domagają się prawdy właśnie. To historia pełna niewiadomych, tajemniczych zniknięć i politycznych intryg. W świecie, gdzie prawda często miesza się z fikcją, a lojalność i zdrada idą w parze, los Zbigniewa Ziobro pozostaje jedną z największych zagadek współczesnej Polski. Zostawcie naprawdę zbigniewać Ziobro w spokoju. Jeżeli chcecie pozywać dzisiaj ciężkiego, ciężko chorego człowieka, to pozwijcie mnie. Ja nawet się dzisiaj immunitetu zrzeknę. Apeluję do waszego człowieczeństwa. To jest właśnie pogarda dla życia, to jest pogarda dla godności ludzkiej, to co po prostu dzisiaj zrobiliście. Czy kiedykolwiek poznamy prawdziwą historię stojącą za jego zniknięciem? Czy Ziobro powróci, by stanąć twarzą w twarz ze swoimi krytykami? Czy też pozostanie cieniem, o którym szepczą w mroku politycznych kuluarów? Miasz ja zatyka dech w piersiach, powiem Wam szczerze, kiedy widzę Ziobrę i jego kamratów z Solidarnej Polski. Przecież wi wiadomo o co chodzi. Ziobro chciał coś pokazać. Ziobro i jego, mm, i jego szajka zdecydowali się na taki, no, w jakimś sensie gangsterski, ale genialny numer. W tej opowieści nie ma prostych odpowiedzi, a każdy kolejny rozdział dodaje kolejne pytania. Krzyk jest oznaką słabości. Ten Wasz krzyk. Te inwektywy, te wyzwiska, które tutaj chcecie, by przykryły waszą bezradność, w ukrywaniu waszej bezczynności, która przez lata towarzyszyła waszym rządom i waszym działaniom. Jedno jest pewne: historia Zbigniewa Ziobro to opowieść, która jeszcze długo będzie budzić emocje i skłaniać do refleksji nad ceną władzy, lojalnością i granicami politycznej gry.